Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie, Zosiu. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Zosia osiągnie sukces i będzie bogata? Czy Zosia osiągnie sukces i będzie bogata? Czy osiągnie sukces Zosia i będzie bogata? No, zdecydowanie. Oj, tak. Pięknie, naprawdę piękne karty. No, przepiękne. Będą powody do świętowania. Droga Zosiu, co jest na tak? Dziewiątka denarów. Dostatek, dobrobyt, dojrzałość emocjonalna. Tutaj niczego nie będzie Ci brakować. Będziesz miała wszystko, czego Ci potrzeba. Bardzo duże korzyści materialne. Tu pytanie jest o sukces i o bogactwo. Zdecydowanie. Sukces jak najbardziej. Kasa jak najbardziej. Bogactwo, majątek, tak? Super. Tutaj po prostu będziesz szczęśliwa, usatysfakcjonowana. Kobieta sukcesu i tyle. Super, naprawdę pięknie. Co jest na niej 8 denarów? Tylko bo przeszkadza Ci w tym wszystkim może jedynie takie za bardzo skupianie się na szczegółach, tak? Takie dziubanie, takie analizowanie wszystkiego. Nie, wiesz, źle, a pewnie, po prostu. Naprawdę, na głęboką wodę od razu nie bój się, nie bądź perfekcjonistką, bo to jest najgorsze. To jest najgorsze, to jest wręcz prokrastynacja, także nie ma co, naprawdę, żadnego perfekcjonizmu, tylko na głęboką wodę. No i karta rada, trójka kielichów, radowanie się, świętowanie, powody do świętowania, do ucztowania, imprezy, wesela, na zwycięstwa, sukcesy, radość, no, korzyści materialne, tak, majątek, bogactwo, sukces, no zdecydowanie tak. Radość i szczęście i miłość i wszystko co najpiękniejsze, korzyści materialne. Także sukces na pewno, według kart na pewno. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymam kciuki bardzo, bardzo, bardzo mocno, żeby ten sukces był jak najszybciej. Do zobaczenia, do usłyszenia, powodzenia.